prawym skrzydle. Zobaczmy tutaj jeszcze, co się dzieje. Według pozycji na bramce nie ma nikogo. Czyli jak się nazywał ten bramkarz? Kto mi teraz powie? Jokop na obronie. On może grać wszędzie na obronie. Super. Jest też Jack Lane, ale to mało lat na prawej obronie. Jokop na lewej. Chociaż tutaj mamy też Bitsal. Bitsal. 20-letni. Dobra, wiecie co? Taktyka. Pomin kreatora. I co my tutaj mamy? Ej, no mamy kilku zawodników. Mamy trzech napastników, jednego ofensywnego pomocnika, ale to też napastnik. Tu skrzydłowy też napastnik, skrzydłowy napastnik. Tutaj pomocnik środkowy. Wiktor Valdez. Nie, ten Polak, jak on się nazywał? Ściągamy go normalnie. Nie pamiętam, jak się nazywał, ale grał w Wembley. O, właśnie. Wembley. O, dobra, Bartłomiej Fogler. Dobra, dzięki ziomuś. Kolba, miałeś być na chwilę, a padzia, uratowałeś mi tu sytuację. Dobra, zaproponuj. Nie chcę. Co ty gadasz? No tak, to ten zespół nie... Aha, a Wembley kogo tu ma? Kogo tu ma Wembley, mi powiedz, kurwa. Gnoju ty. Ty gnoju. Dobra, siódmej ligi wypożyczenia. Dobra, chyba na wypożyczeniach będzie tutaj trzeba cisnąć. Witam wszystkich, siema. Ten bramkarz to Borys Bełd. Siema, witam nowe osoby. Ile osób na live'ie? Tak zobaczę na szybko. 33, ładnie, siemano. Siema, siema. Dobra, więc tak, ten Jokop na lewej obronie. Znakomicie gra, więc Jokop na lewej. Ashley Brown to jest zawodnik na prawą obronę. Może grać też uzdolniony, a on jest uzdolniony na środku. No ale na prawą obronę to ty się nadasz jeszcze. Więc dobra, Brown na prawą. Ten Bistal, aha, to ty tylko na lewej obronie grasz, a Cobb może grać na środku, więc Bistal na lewą. Cobb na środek. Dalej, tutaj jest Hollist również, ale chyba gorszy zawodnik, no bardzo słaby nawet bym powiedział. Dobra, to ty na rezerwę. Dalej jest Jack Lane, to jest prawy obrońca, ale może grać na skrzydle. Młody, to niech się ogrywa w kontuzji na razie 4 miesiące. Theo Brown, czyli ten nasz młody, bardzo perspektywiczny zawodnik. No dobra, to też kontuzjowany jesteś, na ile? 12 dni, 3 tygodnie. Fogler kiedyś nawet w Ekstraklasie zagrał w Polonii Warszawa. O kurwa, grubo. Tylko nie ściągaj skautów, bo w tej lidze i tak ci nie pomogą, a szkoda kasy na pensję. Nie, nie będę właśnie. On co innego woli wciągać nosem. Oj tak. Oj tak. Wembley na narodowy, siema, pierwszy raz na live'ie. Siemanko Wiśnia, tak więc witam Cię tym bardziej bardzo serdecznie. Siemano. Siema. Kasi, GTA czy FIFA w sobotę? FIFA. FIFA będziemy cisnąć. Naszym klubem FC Pączuszki. Jeśli ktoś ma PlayStation 4 i chciałby dołączyć do naszej drużyny wirtualnych klubów, wirtualnej gwiazdy swojej, tak więc zapraszam bardzo serdecznie. FC Pączuszki, dodajcie mnie do znajomych, a ja się już Wami zaopiekuję. Po ciemku. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Martin Reeves na środek pomocy. Beznadziejny. Ale lepszy taki niż żadny. Żaden. Mydło chyba. Siema Kasy, jakim klubem teraz grasz? No takim jak widzisz. Takim właśnie klubem gram. Takim o. Takim. Tobiasz, to jest klub Oldby Town. Przed chwilką dopiero tutaj... Dostaliśmy pracę i teraz się tak zastanawiam, po chuja tu przychodziłem. Ale dobra, damy radę, damy radę. Nie wiem, czy dalej może ten Czech z Wami zagra. No, ten Czech zagra, zagra. Nie wiem, czy dalej jest tak w najnowszym FM-ie, że w niższych ligach bardzo mocno się liczą atrybuty fizyczne, ale koło wersji 12 tak było. Pewnie dalej tak jest, pewnie tak jest. No bo zobaczcie, jak on tu ma siłę 5 i tutaj większość zawodników ma siłę 5, no to tutaj z siłą 10 już będzie, no... Kozaczkiem, nie?
Tak więc na pewno wszystko tutaj ma wpływ na to, co się dzieje na boisku. No to dobra, no Martin Reeves na środek pomocy, Levi Porter na lewe skrzydło, ale lewe skrzydło takie, tutaj prawe skrzydło też takie. Elliot Putman, pomocnik 17-letni, bardzo słaby, ale potencjał ma znakomity. Ale Putman jak na razie na rezerwę. Joachim to jest napastnik. Dobra, zaraz się zastanowimy, bo napastników to ja tutaj mam sporo. Pearson Mwangi-Ondoro, prawy skrzydłowy, też kontuzja. Liam Canavan. Jakie masz afro, stary. W niskich ligach liczy się taktyka, bo oni i tak wszyscy słabi są. No właśnie, w FM12 to zostanie ligi, doszedłem do Championship z samymi Polakami w składzie. O, zajebiście. Ale miernoty leże, no. Będzie śmiesznie, na pewno będzie śmiesznie tutaj w tej karierze. Tidai, słabiutki, ale 35 lat, dobra, no niech będzie. Taylor, również bardzo słaby. No ale wykańczanie akcji 10 tutaj. Strzały z dystansu 1. Gordon, Jermaine Gordon. Ale mam kozaków. To w sumie wychodzi na to, że ten Kanawan najlepszy na napadzie. No to dobra. To zagramy na jednego napastnika. Nim będzie Kanawan. I teraz tak, ustawmy sobie może taktykę, więc na pewno będziemy grać na kontroli, na pewno na płynnym, na pewno będzie, w sumie czy ja wiem, czy tutaj się opłaca cokolwiek dawać? Dobra, zagramy na wyższe tempo, na więcej pressingu, na kąśliwe dośrodkowania, szersze pole gry, no i tyle. Cztery niech będą. Co tam, ale teraz już do niższych lig nie idą tak chętnie. Wkurwia mnie ten FM14 z 40 strzałów i tylko 3 bramki. Żaden z nich prawie nie ma wyższej umiejętności niż 10. To piąta czy szósta liga angielska? Stary, dziewiąta. Ha, zaskoczyłem cię? Dziewiąta liga. Dzisiaj zboczony live. No taki trochę dziwny. Nie wiem, jakoś się dziwnie dzisiaj czuję. To pewnie od tego szluga. Ja nie wiem, co oni mi tam dodali. Skurwysyny, oszukują mnie. No tak coś innego, żeby nie było tak drętwo, jak zawsze. Tak bardziej chaotycznie, fajnie. Mi się podoba akurat. Co tam dalej? Siema, siema, witam, graj ogólnie na ofensywną taktykę. Tak mówicie? Mam jednego gościa do wirtualnych klubów, ale on ma kurwa 12 lat. No i co? Niech ma. To on się urodził w którym? W 2000... trzecim roku? Ja pierdolę. To ja już do gimnazjum szedłem. Ja już cipkę na żywo widziałem. Ja. Dobra. Powodzenia. Dzięki tobie, aż stary na pewno się przyda. Dobra, no i tu mamy samych napastników. No i ten tutaj prawy skrzydłowy, ale to jest też. Chociaż może być na tym prawym 39 lat. Stary, ty jeszcze żyjesz? Jeszcze w piłkę grasz? No dobra, no na razie Joachim niech będzie na tym prawym skrzydle. No i mamy trzech napastników, no ale oni wszyscy, czy oni coś zarabiają? Nic nie zarabia Tidai. Sam Taylor też nic nie zarabia i Jermaine Gordon też nic nie zarabia. No to dobra, niech będą w klubie jako takie zapchaj dziury. No i tak, szukamy bramkarza. Ha, 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 ha. Masz jakiś klub patronacki z wyższej... A właśnie, zobaczmy, czy coś tu się dzieje. Kluby partnerskie. Aha, w chuj. Ta. 2002, bo ja 2015 lat. Dla mnie to już masakra, jak ktoś się urodził w 90 plus. Dla mnie masakra, jak ktoś w 2000 już się urodził. To już się tak czuję staro. Że chuj mnie strzela. Wód, dlaczego? A tykel to jest twoja data? 1987? Quadrado w Chelsea, yo, bierz Salaha.
Nie uda ci się nikogo pozyskać, niestety. Nie pierdol. Uda mi się. No jestem mocny. I chuj. Do dupy. Dobra, poznajmy naszych współpracowników. To samogarnę, to też samogarnę, to też samogarnę, to też samogarnę i to też samogarnę. Zobaczmy sztab. Więc, prezesem jest Alan Banks, dyrektorem Callum Wowden, asystent, to już widzieliśmy, koordynator pionu juniorskiego Leon Duff. No niech będzie, niech będzie. Fizjoterapeuta Marcus Dodd. Ok. I główny scout Graham Costello. No chociaż ma dyscyplinę, no. Dobra. Klubu partnerskiego. Aha, no spoko, spoko. Jebnij sobie Barca albo Real. Jeszcze się łapie. 2000 to już. To ja już moje dzieci. To ja już moje dzieci. No jak, to 13 lat miałeś dzieci? W szkockiej Premiership Sam Johnson, czy jakoś tak jest zawodnik 42 lata, ale klubu PH, dzięki Cassie. Za co? Ściągnij Edegarda. Skoro nie masz tego patronowskiego, to spróbuj poprosić zarząd, żeby znaleźli. Zaraz, zaraz, spokojnie, spokojnie. Na razie, bo myślę, że więcej współpracowników chyba nie. Chociaż trenera może, co? Jakiegoś. Spróbujmy. Spróbujmy się rozejrzeć za trenerem. Biuro pracy? Nie, jestem. Nie, co ja gadam. Wyszukiwanie personelu. Oczywiście realistyczne tylko transfery. Dodaj pozycję, rola w klubie je, to trener. I teraz tak. Mamy tu sporo trenerów, więc trzeba by jakoś ich posortować. Więc atrybut. I czym powinien trener się demotywowanie? Nie, ale determinacja. Wiedza taktyczna, no dobra, wiedza taktyczna, zobaczmy. Jakiś jeden trener niech będzie, no dyszka, dobra, Richard Born. No i dobra, tutaj mamy ósemki, mamy dwunastki nawet, potencjał, poziom dyscypliny 13, dobra, spróbujmy, zaproponujmy kontrakt 60-tygodniowo, spoko. Mogłem mieć, bo do dzisiaj jeszcze nie mam. Ja jestem z rocznika 00. Aha, za to. Nie, żartuję, i żartuję, naprawdę. Przecież ja pamiętam, jak ja miałem 15 lat, też się już czułem zajebiście dorosły, ale 15 lat to jest najlepszy wiek, jaki można mieć. Naprawdę, korzystajcie z niego. Szkoda kasy na trenerów, oni i tak nie trenują, bo amatorskie mają. Aha, no tak. A no tak, dzięki bardzo SBIN, zajebiście. Nie wiem, jak się czyta twoją ksywę, mam nadzieję, że nic nie zjebałem. Więc dobra, nie będziemy zatrudniać trenerów. Główny scout serdecznie wita w klubie. No ja również. Steve Hodgson. Nie. Rob Haworth. Nie potrzeba mi następnego napastnika. Chociaż w sumie taki z dobrymi główkami w sumie może by się przydał. Bo w takiej lidze no to obrońcy na pewno nie będą wysocy. To spróbujmy. 120 tygodniowo. Dobra, nie, wypierdalaj. Nie, nie, nie. Minio, wątpię, aby jakiś klub z wyższej ligi chciał wysłać na wypożyczenie, by się ogrywać swoich graczy do 9. ligi angielskiej. No, zobaczymy, zobaczymy. A ty, Kasi, kiedy dzieci planujesz? Ja już planuję, stary. Już, ale najpierw kilka rzeczy chciałbym zrobić, zanim dzieciaka spłodzę. Nawet 7. ligi, może jakiś scout się przytrafi, 20 umiejętności, potencjału. Ja też 0-0, 2000. No fajno, jesteście milenijne dzieci. Milenijne dzieci jesteście normalnie. Jak ja pamiętam, jak tak gadałem sobie z kolegą, on miał siostrę, dopiero co się urodziła i było, że właśnie milenijna. Taka była mała i wy też byliście tacy mali. Kurwa, Mariusz. A ja jeszcze, kurwa, gile z nosa wpierdalałem. Nie, żartuję. Bierz go, wypożycz się uda spokojnie. Weź Kasajego. Dobra, uspokójmy się. Tak więc teraz tak, taktykę trzeba zrobić. Więc tak, boczny obrońca. Ja tutaj zawsze gram na kompletnego, ale tutaj widzę, że oni nie umieją grać na kompletnego, więc niech będzie boczny zwykły. Tutaj środkowy obrońca na obronie. Środkowi pomocnicy na wsparciu. Skrzydłowi na ataku we dwóch. W sumie ofensywny też na ataku. O pomocnik i wysunięty napastnik też na ataku. No i dobra, tak niech będzie, tutaj polecenia są. Mówiliście mi, żebym grał na ofensywie, więc niech będzie ofensywa. Więc tą taktykę jak mogę na szybko zapiszę.
O, proszę bardzo, tutaj mam jakieś te, tylko dla przyjaciół, ukryte. Co ja zrobiłem? Mam nadzieję, że się nie wyłączy gra. Co tam dalej? Najlepiej zatrudnić dyrektora do spraw sportowych. Nie, szkoda, szkoda. Przed publikacją twojego przedmiotu należy zaakceptować umowę prawną. Dobra, ja tu nic nie chciałem udostępniać, spokojnie. Zapisz. Aha, bo dałem publikuj. Dobra. A nie, jest już. Jest już. 4, 2, 3, 1, szeroka. Dobra. Utwórz nową. Tak, jest. Dobra. Czyli chcesz najpierw zapisać bieżącą? Tak. No to jest już zapisana. Dobra, to nie. Nie. Dobra. Czyli to jest ta sama taktyka. Dokładnie. Tylko tutaj zmienimy kontrolę. Jeszcze jedną. I tutaj damy kontratak. O właśnie. I proszę bardzo, na kontrataku oni najlepiej grają. Ale nie, gramy na ofensywie. To są pluskwy milenijne. Ile w ogóle kasy zostało na kontrakty? Właśnie, zobaczmy. Kasy na kontrakty zostało bardzo dużo. Został prawie 1000 funtów. Super. Dobra, oczywiście życzę jak najlepiej Cassie z klubem partnerskim, jednak Imo marne szanse są. Wszystkie dzieci Cassiego są. Dlaczego live Cassiego włącza mi się 10 minut? Dla przykładu live u innego streamera włącza mi się max 20 sekund. Nie mam pojęcia, Soro, i tak mnie nie słyszysz, więc chuj tam. Może jakiś klub patronacki z 5. 6. ligi, wirtualne kluby też będą na YouTubie? Nie wiem, nie wiem, ale ostatnio mam coraz mniej czasu na nagrywanie w weekendy, więc chyba te wszystkie live'y będę reuploadował. Soro, bo u Cassiego tłumy i lagi są. Pomoże ci dyrektor z wypożyczeniami w niższych ligach, nawet na każdą pozycję wypożycz. Tobiasz, te kluby są to samo amatorskie jak ten, który prowadzi kasy, więc jaki to miałoby sens? Takie jest moje zdanie. To co, bierzemy tego dziecioka do WK, czy nie? No bierzemy, no. Bierzemy. Dajmy mu 12 lat. Chuj, no. No chuj, no. Niech będzie. Masz jakieś role dla piłkarzy? W sumie najpierw to tych piłkarzy musimy se ogarnąć. Później będziemy te role robić. Dobra, taktyka już jest. Więc tak, bramkarza najpierw trzeba, więc scouting. A właśnie, zobaczmy skauta naszego, jakie on ma raporty tu dla mnie. Burel. Pomocnik środkowy, ale to również jest dobry obrońca. Dribbling 11. Dobra, ile byś chciał? 75. No i dobra, to kogo nam trzeba do klubu? W sumie to jesteś nie uzdolniony, ale naturalnym jesteś pomocnikiem. Dobra, na razie może nie. Hauerf to ten napastnik, to na razie nie. Tutaj następny napastnik. Ten też dobry. No ale napastników to nie. Dobra, mamy tego. Kontrakt juniorski, ale gdy chcąc podpisać, właśnie 33 tysiące. A jakie są nasze finanse? Na minusie jesteśmy. Ale tragedia. Sponsor nasz płaci 937 na sezon. O Jezus Maria. Zadłużeni jesteśmy. Dawaj w kontraktach premię za awans i targuj się ostro na pensję. Może jakiś znajdzie się grajek z przynajmniej 3 umiejętnościami powyżej 10. Ja pierdolę, jak mi się długo włącza. Szkoda, że nie masz nic innego nagrywać, bo z chęcią bym zobaczył nowe odcinki z Dragon Age'a i GTA. To chuj, tylko czy Lon ma mikro? Jak nie, to będziesz przez szafę gadał. Dajcie mi znać, czy jest dobrze, czy nie jest dobrze, bo ja już nie wiem. Czy mam coś zmieniać, czy nie? Sprowadza. Ciułałbym jakoś pieniądze i sprowadzał trenerów zamiast nowych graczy. Wykorzystałbym młodzież i modlił się, czy coś z nich wyrośnie. Nie, 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 trenerów nie, na razie nie. Oj, nie, na pewno nie. Dobra, Ian Roper. Ale przyspieszenie 1, szybkość 1. Nie. Roper, dziękujemy. Graham, następny napastnik, nie? A oni już mają. Dobra, no to tak. Scouting, szukamy bramkarza. Najpierw pozycja. To bramkarz.
Z wygasłych, bo tutaj ja nie mam przecież pieniędzy na to, żeby płacić za kogokolwiek, więc tylko i wyłącznie z wygasłych transferów. To więc status transferowy. Wygasły. Nie, nie tu. Status kontraktu. Wygasły, o właśnie, jak ładnie. Zobaczmy, małolatów może jakiś. Ale dobra, no to po czym posortujemy, bo ja nawet nie wiem, po czym ich tu sortować, kurwa. Dobra, mamy 325. U mnie śmiga, jest zajebiście, jest bardzo ok, jest git, ok, jest ok, królu złoty, dawaj 2 złote. U mnie miód, malina, śmiga. No, no i git. No a właśnie, a nie mam młodzieży, zobaczmy. Nie ma nic. Nie ma nic, nic nie ma. A ja tu mogę kontrakty, ale tutaj nikogo ciekawego nie będzie. Więc dobra, skupmy się na sprowadzaniu zawodników. Więc dobra, ten bramkarz. I tak szybszy od serwerów EA. Dobra, atrybut. No to zobaczmy. Nie wiem. Refleks. Karamako Keita. Jak przyjdzie, to się normalnie. Aj. Warunki finansowe nie przekonują mnie do przeprowadzki. No on jest z Mali, to może nie. Może nie. Dobra, dalej. Jest jakiś Angol, 30-letni. Luis Soli. Ekscentryczność. No tak nie za dobrze. Skłonność do piątkowania, wyjścia do piłki, reszta bardzo słaba. To może nie. Soli, dziękujemy Tobie również. Dalej. Imber, ale Ty kontuzjowany na 8 miesięcy. Do widzenia. Stadelman. Austriak. Ekscentryczność 20, ale dobry jest ogólnie. No tylko, że ta ekscentryczność. Chciałby przejść za 120. Chyba za dużo trochę, ale co? Co myślicie o tym Stadelmanie? Sortuj po sile. Jak będziesz kiedyś robić serię z Polskiej Ligi, to może zacznij Lechem Poznań. Na razie nie będę Polską Ligą robił. Sortuj, może sortować po występach w reprezentacji, może znajdzie się z jakiegoś Gabonu. Jakie są zasady? Właśnie, jakie są zasady w lidze? Najpierw zobaczmy. Rozgrywki. O, tu mamy jakiś FA Challenge. Waza. Zasady. Bramkarz awaryjny może zostać sprowadzony w dowolnym czasie. Okienko transferowe od czerwca do marca, czyli cały kurwa rok. tutaj ten, najlepsza drużyna tu. Zasady meczu bez ograniczeń. Bez ograniczeń, czyli normalnie możemy wszystkich, nawet kurwa z tych Indii. Może do nas ktoś przyjść, więc za dużo premii chcę, jest ok, ale za dużo chcę. No właśnie, nie bierz. Nope. Dobra, nie bierzemy go. I teraz tak, jeszcze raz spróbujmy w takim razie. Teraz, gdzie to tutaj się patrzy? Reprezentacja, główny. O, Baptiste. Jaki kurwa bramkarz. Ja pierdolę. I ty występujesz w Grenadzie. Co to w ogóle jest za państwo? Za darmo? Na tymczasowym. Ale. Musiałby się nauczyć języka chyba, co? A gdzie ty grałeś? Bo grałeś w Anglii. Grał ktoś z Team FC i ściągał samych talentów z Wonderkids, to może ściągaj małolatów z Polski. Na razie nikt tu nie przyjdzie, nawet kurwa z... Dobra, a w ogóle jakiś zawodnik, nie bramkarz? O, mamy kilku. Proszę bardzo, nawet skrzydłowy. Małolat. Nowokaledończyk. Proszę bardzo. Dobra, poprośmy. W sumie pochuj mi jego scout. Pochuj mi jego raport. Proszę bardzo. On nawet nie chce przyjść. Dublin, lewy skrzydłowy zbyt słaby. Uloa, ten tutaj obrońca. No w sumie nie, no, ale nie. Tutaj jakiś pomocnik defensywny. Nie gramy na defensywnego, gramy na ofensywnego.
Dobra, tutaj jeszcze mamy Jason Lee, 43 lata. Dobra, będę szukał tak, jak szukałem przed chwilą. Nie wiem też, co teraz usunąłem, kurwa. Aha, status transferowy. No to w sumie dobrze. Jaki trener tej Grenady? Na wyspach w Ameryce Północnej. Co ty to, Angol? Może zacznij karierę w szóstej lidze angielskiej, będzie ci łatwiej. Nie idę na łatwiznę. Nie może być mi łatwiej. Nie ma szans. Zaczynamy tu i chuj. Dobra, więc tak, bramkarz. No i po tym refleksie może dalej. Tutaj byli właśnie ten Soli, ten Stadelman, ale za dużo chciał. Sebastian Rowe zbyt słaby i James Field. Chyba nie. Dobra, 12. To może nie refleks, tylko jeden na jednego, zobaczmy. 13, 12, 11. Dobra, mamy dwóch, czyli ten Stadelman właśnie. Pickford, ale znowu ale jest 20-letni. O. No ale ta ekscentryczność, przyjęcie piłki 1, rzuty karne wolne to nie musisz. No ale zbyt słaby. Nie, zbyt słaby jest. Powiedz mi, Cassie, w tym Pentagonie, co go prowadzisz? No, co tam, CZF? Co się dzieje z Pentagonem? Dobra, to szukamy dalej. Jeden na jednego to może nie. Co jeszcze? Gra na przedpolu bardzo ważna jest dla bramkarza. Dobra, mamy tutaj Tom Guterich. No. No. Sprawność 1. O stary. No nie wiem, czy ten Guterich w takim razie. Dobra, dajcie mi chwilę. Dobra, już jestem, przepraszam za to, ale tak czasami bywa. Się tutaj w telefonie coś zjebało. I pewnie telefon też teraz coś tam odpierdala. Kurwa. Dobra. Czy wszystko działa jak należy? Kurwa, pogodę włączyłem. Chwila, moment. Zeria nie za ładny? Kto nie za ładny? Aha, ten Angol. Może pozdobywaj sobie reputację w Pentagonie na wszystkich kontynentach oprócz Europy i dopiero potem przyjdź do jakiegoś typowego klubu z Europy typu Arsenal. No, taki jest plan stary. Europa na końcu. Dobra. No nie wiem, co się dzieje, kurwa, mać. W ogóle mi nie czyta teraz czatu. Pierdolone gówno, no. Dobra, jeszcze raz tutaj sobie będę musiał to ogarnąć. Ale dobra, to szukamy dalej tego bramkarza. Jeszcze bramkarza nie znalazłem. Jezus Maria. Ale znowu ekscentryczność duża. No ale ten, małolat, 18-letni. Nie za dużo by chciał, Jacob Smith. Dalej, Jordan Knight. Słabiutki. Dobra. Dobra, powinno być dobrze. Jordan Knight chyba nie, Alex Horton. Ethan Lynch. Medley. O! O proszę, dobra. Biorę go.
85 na tydzień, no dobra, mniej. 50, premia za występ. No, 4, premia za czyste konto. Dobra, po piątaku. Zwycięstwo w FA Waste 475. Kurwa, za dużo chcę. Nie wiem, co się dzieje. GKS Katowice. Ostatnio nie gram szczerze. A. Tymczasowy może. Aha, bo w tymczasowym to. Dobra. Kluczowy zawodnik półzawodowy 8 dych. Opłaca się? Jak myślicie? Opłaca się za niego 8 dych? To w sumie bardziej się opłaca chyba za tamtego bramkarza Austriaka. Dobra, jedziemy dalej. Medli. Wering. Aha, to był on. Carpenter. Beb. Wall. Fosdyke. O. Nawet szybki. No nie wiem, nie wiem. Nie, coś mi się tu pierdoli grubo z tą aplikacją.